Sponsorem emisji powieści Trzecie Życie Nikodema Dyzmy jest firma Lisowski Ubezpieczenia Radomsko. Czyta Bartłomiej Gumulec. Nagranie powstało w radiu Strefa FM Piotrków. Zapraszamy. Nikodem postanowił ponownie pojechać do Warszawy. Nie wiedział kiedy i czy spotka się z przyjaciółmi. Wiedział tylko, że musi opuścić Koborowo. Tu bardzo mu się nudziło. Nagle okazało się, że jego oczekiwania zostały spełnione. Do Koborowa przyszło zaproszenie na przyjęcie u księcia Rostockiego. Dyzma był w niebo wzięty. Powiedział o tym Ninie, która też cieszyła się z tego, że wraz z mężem uda się do Warszawy. Koborowo to magnacka fortuna. Tak mawiał o niej mecenas Licuński, który załatwił rozwód Niny z Kunickim. Wspaniały pałac, tartak, hektary ziemi, staw, to wszystko oficjalnie należało do ponimirskiej Dyzmy i do człowieka, który jeszcze kilka lat temu mieszkał w jednym pokoju z kilkoma osobami i który nie dojadał. Do czego to człowiek doszedł? Często powtarzał Nikodem. Jego przykre doświadczenia, zarówno te warszawskie, jak i te w Łyskowie, powodowały, że Dyzma stał się zapobiegawczy. Choć wydawał dużo pieniędzy na hulaszczy tryb życia, to sporo też odkładał. A tak na wszelki wypadek, mówił do siebie. O jego oszczędnościach nie wiedziała nawet Nina. Zresztą ona cieszyła się tylko z tego, że ma wspaniałego, znanego męża i święty spokój. Pieniądze nigdy jej bezpośrednio nie interesowały. Chciała tylko żyć na hrabiowskim poziomie, a to gwarantowali jej najpierw Kunicki, a potem Dyzma. Szkoda jej było tylko Żorża, ale biedak sam sobie na to zasłużył, uspokajała swoje sumienie. Choć cieszyła się z sielskiego życia w Koborowie i ona lubiła wyjazdy do stolicy. Tam widziała, jakim szacunkiem cieszy się jej Nikuś, była z niego dumna. O, jaka ja jestem szczęśliwa, często powtarzała Nikodemowi podczas wspólnych wyjazdów. Ja też, odpowiadał Dyzma, nie do końca szczerze. Nikodem bardzo lubił kobiety. Nina też mu się podobała, choć on, wychowany na prowincji, był człowiekiem, który nie unikał prostytutek. Z jedną z nich miał nawet krótki romans. Nadal wymykał się z hotelu lub z mieszkania ciotki Przełęskiej. Wpadał do knajpy, w której grywał na mandolinie, wypijał piwo i wodę z kropelkami, a potem korzystał z usług pań, które zarabiały na życie swoim ciałem. Te, w większości biedne kobiety, widząc z kim mają do czynienia, próbowały ukraść a to 100 złotych, a to porcygar, a to zegarek. A Nikodem był jednak czujny i niektóre z prostytutek musiały sobie robić przerwę w pracy, bo ich twarze po spotkaniu z Dyzmą nie wyglądały najlepiej. Nikodem odpłynął w myślach, a tymczasem Nina położyła głowę na jego ramieniu. Sponsorem emisji powieści Trzecie Życie Nikodema Dyzmy jest firma Lisowski Ubezpieczenia Radomsko. Czyta Bartłomiej Gumulec. Nagranie powstało w radiu Strefa FM Piotrków.